Panie generał, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Sidorowicz, melduje kadrę garnizonu lubuskiego do uroczystości z okazji otwarcia posterunku policji w Lubniewicach. Rok 2017 jest okresem inicjowania 4-letniego programu modernizacji policji. To kluczowe przedsięwzięcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stwarza wielką szansę na unowocześnienie i podniesienie potencjału służb mundurowych w całej Polsce. Wznawianie działalności posterunków policji dowodzi, że zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrona życia, zdrowia oraz mienia obywateli jest naszym priorytetowym zadaniem. Jest też, jak wykazują analizy bezpieczeństwa, rozmowy z władzami samorządowymi czy debaty społeczne, celem nadrzędnym dla mieszkańców. To są rzeczy czasami niewiarygodne, że tacy mali ludzie potrafią bezpośrednio pomóc ludziom bardzo potrzebującym, ratując nawet życie, potrafią wezwać służby ratunkowe, czy potrafią ostrzec przed niebezpieczeństwem. To jest naprawdę wielkie, co zrobiliście. Cieszę się z tego, gratuluję wam w swoim imieniu, w imieniu pana ministra. Policja konsekwentnie od wielu miesięcy realizuje dwa kluczowe projekty. Krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa i właśnie reaktywację posterunków policji. Po to, by każdy obywatel czuł się bezpieczny. Po to, by każdy obywatel ze swoim problemem, ze swoją sprawą, każdy swój problem, każdą swoją sprawę mógł zrealizować w swojej gminie.